Halo, halo, cześć, dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Halo, halo, napiszcie mi na czacie, czy mnie słychać i zaczynamy. O, super. No więc tak, ja nazywam się Natalia Kutuś, jestem członkinią Stowarzyszenia Wokalistów Mix. Dzisiaj mamy kolejnego Instatoka i naszą gościnią będzie Karolina Ćwil. Porozmawiamy sobie o pasji do śpiewania w kontrze do oczekiwań, jakie sobie stawiamy. No i porozmawiamy o tym, jak zachować balans. Karolinę już Wam przedstawiałam na Insta Storiesach, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ją zaprosić do naszej rozmowy, także dajcie mi sekundę. Halo, halo. O, cześć. Cześć. Cześć, muszę jednak poprawić. No, jest troszkę inne kadrowanie, tutaj nas podzieliło. O, super. O. Ach, dawno się nie widziałyśmy. Dawno się nie widziałyśmy, tak, miałyśmy rozmowę przed chwilą na Messengerze. No więc tak, standardowo zadaję pytania, jak to się stało, że jesteś na tej drodze, która cię doprowadziła do tego, że śpiewasz, że uczysz śpiewu, ale ze względu na to, że to jest bardzo ciekawa historia i będzie ciekawą częścią tej naszej rozmowy, to postanowiłyśmy, że zostawimy ją dla Was na samym końcu i przejdziemy od razu do pytań. Karolino, bo tu uczysz już sporo czasu. Spotykasz się z różnymi i wokalistami, i osobami, które po prostu mają pasję do śpiewania. I powiedz tak, czy każdy wokalista, pasjonat śpiewu, kiedy zaczyna śpiewać, musi od razu rozpoczynać wielką karierę muzyczną i tak to musi się dla niego kończyć? Nie, zdecydowanie nie. I wcale nie jest to zależne, znaczy bardzo często jest zależne od tego, czy ktoś ma predyspozycje wokalne, czy ktoś ma wystarczająco dużo determinacji, żeby to zrobić, czy ktoś ma predyspozycje przede wszystkim biznesowe, bo jednak branża muzyczna jest to trudna branża i trzeba się umieć w nią trochę wpasować, i czy ktoś ma na siebie pomysł. Ale nie do końca jest tak, że każda osoba, która przychodzi na lekcję śpiewu, przychodzi z zamiarem dokształcenia się, bo chce robić wielką karierę. I bardzo często są to osoby, które przychodzą, bo po prostu lubią muzykę, po prostu lubią śpiewać, albo osoby, które mają problem z głosem, na co dzień używają go w pracy, mówię tutaj o nauczycielach, aktorach bardzo często. I są to też osoby, które w zasadzie mają jakiś pomysł, ale nie wiedzą, jak go wykorzystać, co z nim zrobić, jak wyrazić siebie w tym wszystkim. No więc warto sobie na początku tej drogi albo w ogóle w jakimkolwiek etapie tej drogi zadać pytanie, po co my to robimy, po co idziemy na lekcję, po co się doszkalamy w tym wszystkim i co my z tego chcemy wyciągnąć, i jaką wartość, jaką może przyjemność dla siebie, po co to jest. Okej, to... Jak w ogóle zacząć to definiowanie tego dlaczego? Czyli co mamy sobie po prostu, no bo nie każdy sobie zadaje to dlaczego i później na tej drodze nagle dochodzi do ściany, traci motywację. Jak w ogóle szukać tego dlaczego?
Z jakimi najczęściej problemami tutaj twoi uczniowie się z jakimi na jakie problemy napotykają właśnie w tej motywacji twoi uczniowie? O. Czekaj, pierwsza część pytania, jak znaleźć to dlaczego? Przede wszystkim strasznie teraz wszyscy pędzimy i takie zatrzymanie się w tym, żeby zadać sobie w ogóle to pytanie i pozastanawiać się, po co to wszystko jest, może być na pozór stratą czasu. W sensie mam już od dawna wybrany cel i dążę do niego po prostu bez zatrzymania, żeby właśnie nie tracić czasu. A nie do końca tak jest, bo nawet taki mały krok w tył albo mała chwila przerwy w tym, co robimy, może nam bardzo otworzyć oczy. Przede wszystkim czasem dążymy do jakiegoś celu, dlatego że oczekuje tego od nas społeczeństwo. Na ile razy słyszałaś jako wokalistka, śpiewasz, to dlaczego nie idziesz do jakiegoś talent show? Dlaczego nie wydajesz płyty? Przecież masz talent. Możesz tyle z tym zrobić. Możesz po prostu robić ogromną karierę, pokazać się światu, zdobywać jakieś uznanie. No i właśnie nie zawsze to jest ta rzecz, której my tak naprawdę chcemy. I ten taki moment zatrzymania może nam otworzyć oczy i pozwolić zrozumieć, że może my po prostu chcemy śpiewać, żeby czerpać z tego przyjemność. Zresztą tak jak rozmawiałyśmy kiedyś, no bo nie wiem, czy to jest tylko tajemnica, że się spotykamy, Natalia. To nie jest tajemnica. Ja chodzę do Karoliny na lekcję śpiewu. Karolina uczy w Singarcie, czyli w szkole, którą założyła nasza prezeska stowarzyszenia. Zresztą polecam szkołę. Taka reklama. No więc tak jak rozmawiałyśmy kiedyś, to była bardzo emocjonalna lekcja, z tego co pamiętam. Dla ciebie to było zupełnie coś innego niż dla mnie. I musiałyśmy to przegadać, żeby to w ogóle zrozumieć, po co to jest i po co my w ogóle się uczymy, po co jesteśmy na tej lekcji śpiewu, co nam to daje. I jak dla mnie samo śpiewanie to jest przyjemność i jakiś sposób na wyrażanie siebie i wcale już teraz nie dążę zaparcie do tego, żeby tworzyć swoje rzeczy, bo nakładałam przez jakiś czas na siebie taką presję, że okej, skoro już jestem w tej społeczności muzycznej, kształcę się i gdzieś tam mam kontakt z muzykami, to muszę wydać płytę, żeby pokazać światu jakąś tam swoją wartość. I zawsze odkładałam to na bok, zawsze gdzieś to było rzeczą ostatnią na liście moich rzeczy do zrobienia. I po prostu pewnego dnia zastanawiałam się, dlaczego ja to zawsze odkładam na bok. I doszłam do tego, że ja po prostu lubię śpiewać i daje mi to ultra dużo przyjemności i koi wiele stresów w moim życiu. A wcale nie chcę robić płyty, wcale nie chcę koncertować, wcale nie chcę być liderem na scenie i robić trasy koncertowej. Może się to zmienić i właśnie to jest też rzecz, o której warto pamiętać, żeby aktualizować sobie to pytanie, żeby zadawać sobie co jakiś czas, czy ta droga, którą dążymy, czy to jest ta droga, którą musimy iść przez całe życie, bo nasze priorytety się zmieniają, nasze życie się zmienia, nasze otoczenie się zmienia i też cele się zmieniają. No to porozmawiajmy o takich dwóch przypadkach, czyli na przykład o sytuacji, w której no jest
Uczę się też śpiewania, więc wiem też po sobie, że często jest tak, że mam z czymś problem, jest jakiś próg, do którego chcę dojść, tak? Mam na przykład, ja miałam taki ten problem, że miałam ten problem po przechodzenia do tego rejestru głowowego, pokochania się z tym rejestrem głowowym. I nie jestem w stanie na przykład, jestem już sfrustrowana tym, że to mi nie wychodzi, ja tego nie lubię i tak dalej, i jak z tym poradzić. I drugi przypadek osoby, czyli chęć na przykład, jestem nastawiona stricte na właśnie na to jednak, żeby być na scenie, na to, żeby stać się super popularną wokalistką i to nie idzie. I cały czas nam po prostu mamy taki szklany sufit, nie jesteśmy w stanie go przebić. Jak sobie wtedy radzić ze swoją psychiką, z tym takim rozczarowaniem, taką frustracją? Przede wszystkim trzeba zaufać procesowi, no bo jeśli barierą jest dla nas jakieś umiejętności wokalne, czy zakres naszego głosu, czy brzmienie, które gdzieś tam chcemy uzyskać, to jeśli nie mamy dobrego nauczyciela, jeśli nikt nas nie kształci, to może warto sięgnąć porady u kogoś, kto naprawdę jest nam w stanie pomóc z tym głosem, kto pozwoli nam poszerzać cały czas te nasze predyspozycje wokalne, kto pozwoli nam znaleźć luz w tym śpiewaniu i no, fajnie jest po prostu mieć taką osobę, która trochę nas poprowadzi tą drogą. Jeśli my już sami gdzieś tam mamy blokadę, mamy to, co powiedziałeś, spotykamy się z taką frustracją i nie wiemy, co dalej z tym robić. Więc warto się po prostu rozwijać wokalnie. Wokalnie nie znaczy tylko na płaszczyźnie emisyjnej, ale rozwijać wszystkie te umiejętności, które w tym celu, który sobie obierzemy, jak się już zastanowimy nad tym, co chcemy od tego naszego głosu i tego śpiewania i po co to, to warto rozwijać się i pod kątem muzykalności, i pod kątem rytmu, i pracy z muzykami. Umiejętność komunikacji w ogóle z muzykami to jest bardzo ważna rzecz, którą się zaniedbuje niestety, dlatego jest taki słynny podział na muzyków i na wokalistów. Niestety komunikacja bardzo często zawodzi, a to dlatego, że wokaliści nie mają pojęcia, jak rozmawiać z instrumentalistami, żeby oni wiedzieli, o co nam chodzi. No bo dla muzyka ciężkim jest do zrozumienia. Chciałabym, żeby tutaj było tak delikatnie, a tu żeby było tak, a potem żeby było takie bum bum i coś tam, no nie? Więc umiejętność przekazania też tego, jak całokształt tej naszej muzyki ma wyglądać, no to też jest jakaś forma rozwoju muzycznego i też nam to przede wszystkim daje dużo większy komfort w tym śpiewaniu. Czekaj, bo nie wiem, czy się nie zgubiłam w pytaniu. Mówiłaś teraz o rozmowie z muzykami, że No, istotne bardzo na dobrze. drodze. Ale do czego zmierzałaś? To pytanie chodzi generalnie o radzenie sobie z frustracją, jeżeli ten progres nie następuje, i mówiłaś o rozwoju na różnych płaszczyznach. Tak, więc musimy umieć ocenić, a jeśli my nie jesteśmy w stanie ocenić, to warto to komuś powierzyć, komuś, komu możemy zaufać. Co jest do zrobienia? Co pozwoli nam na pójście krok dalej, na przełamanie jakichś barier, na po prostu rozwinięcie się na wielu płaszczyznach. No i to jest to samo, o czym mówiłyśmy na początku, też ten rozwój
emocjonalne trochę ogarnięcie naszej głowy pod kątem tego, co, po co, dlaczego i co my z tego mamy i co chcemy z tego mieć i co chcemy, i co chcemy dać i czy chcemy w ogóle komukolwiek dawać. Okej. No właśnie, bo mówisz tutaj teraz też o takim wokaliście trochę kompletnym, czyli wokaliście trochę takim rzemieślniku, czyli co powinien wokalista tak naprawdę mieć w swoim warsztacie, nie tylko właśnie umiejętność emisji, nie tylko umiejętność improwizacji i to też może być właśnie odskocznia, że jeżeli nam w jakimś elemencie nie idzie, to możemy przeskoczyć na jakiś inny i jego zacząć pracować, żeby dać tamtemu trochę odetchnąć. Ty zajmujesz, będziesz prowadzić w wakacje warsztaty dla wokalistów. To rozumiem, że masz zarysowanego takiego wokalistę kompletnego. Co na tych warsztatach będzie się działo? Generalnie wokalista kompletny, nie wiem, czy istnieje, czy można jakiegokolwiek wokalistę tak nazwać, ale w dążeniu do takiej, do takiego full package. No, ideał jakiegoś. Tak, jest przede wszystkim. Przede wszystkim to w zasadzie to, co powiedziałam, to umiejętność pracy z muzykiem, umiejętność improwizacji i nie chodzi tutaj o improwizację stricte, wiesz, skat jazzowy, no nie? To jest fajna baza, bardzo rozwojowa, ale ta improwizacja daje nam przede wszystkim umiejętność wyrażania siebie nawet w momencie, w którym coverujemy jakieś utwory. Czyli my nie musimy każdego utworu, który został już napisany, zaśpiewać kropka w kropkę, tak jak zaśpiewał go autor czy osoba, która na tym danym utworze zrobiła jakąś karierę, czy gdzieś tam jest ten utwór popularny. Możemy to zrobić totalnie po swojemu i tutaj te elementy, które są ważne, to przede wszystkim zrozumienie tego, o czym ta piosenka jest, zrozumienie tego, jaka jest harmonia i wcale nie trzeba mieć umiejętności, nie trzeba być perfekcjonistą, jeśli chodzi o kształcenie słuchu, ale po prostu mamy ten taki ważny element, my wokaliści, czyli słuch nasz i jesteśmy w stanie dopasować się w jakimś stopniu do muzyki. To czekaj, wymieniłam już dwie albo trzy rzeczy. Tak, na pewno pomogą nam te nasze predyspozycje wokalne i ich rozwój, bo jak wiemy, możemy cały czas tą naszą emisję rozwijać w poszukiwaniu swobody, w poszukiwaniu luzu w głosie. Jeśli nie mamy tych barier, które nas trzymają, czyli chcemy sobie zaśpiewać wysoki dźwięk i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, chcemy sobie zaśpiewać inny dźwięk, ale nie jesteśmy w stanie, bo gdzieś tam pamiętamy tą piosenkę tak, jak ona została już kiedyś nagrana. Jeśli nie mamy tych blokad, jeśli potrafimy wyjść poza ten schemat, który gdzieś tam jest, to jesteśmy w stanie w 100% przekazać to, co mamy w serduchu, nawet na czyjejś piosence. Po prostu zrozumienie tego tekstu, więc trochę pochylenie się nad nim, porozmyślanie, jakie mogą towarzyszyć mu emocje, jakie my przede wszystkim czujemy emocje, ten tekst czytając, czy mówiąc po prostu. Możemy pobawić się melodią, tak jak czujemy. Możemy w ogóle poprzekraczać wszelkie granice i wtedy mamy ten komplet taki, który pozwala odbiorcom poczuć dokładnie to, co my chcemy im przekazać, a nie to, co
co zostało już nagrane, bo to jest bardzo, bardzo często ludzie się zapętlają właśnie w coverowaniu utworów na tym, że a, to jest trudny utwór, bo tam są takie wysokie dźwięki i po prostu ja na bank tego nie jestem w stanie zaśpiewać. A w momencie, w którym wyłączymy ten schemat śpiewania piosenki, że tak powiem, po Bożemu, tak jak ona została napisana, to może się okazać, że wcale tego problemu nie ma. Jasne. I to jest ten komplet, gdzieś tam umiejętność przekroczenia tej bariery, którą jest utwór sam w sobie. Czyli ja tego trochę po swojemu, bo ja w ogóle jestem fanką własnych interpretacji. Uważam, że śpiewanie tego, nie wiem, piosenki takim samym głosem i brzmieniem, jak ta wokalistka, albo tą samą melodię, jak ta wokalistka zaśpiewała, no to jest trochę smutne, bo nie dajemy ani małej części siebie w tym wszystkim, a jak dla mnie, nie wiem, może ktoś tutaj z słuchaczy się nie zgodzi, to jest najważniejsza rzecz, czyli przekazywanie siebie w muzyce. No Nieważne, tak. w swoich utworach czy nie. No tak, czyli okej, czyli mamy zdecydowanie pracę nad emisją głosu, pracę nad improwizacją, nad szukaniem siebie w tym wszystkim. Mówiłaś też o pracy właśnie z muzykami. A na czym to dokładnie polega? Co ja mam się uczyć teraz teorii muzyki, żeby z nimi rozmawiać? Jak to jest? Czego ty na tych warsztatach będziesz uczyła? Aha, bo zaczęło się od tego, że będą warsztaty, tak? Będą warsztaty, tak pokrótce tylko powiem, właśnie z takiego pakietu potrzebnego wokalistom początkującym, czy też już delikatnie zaawansowanym pakietu, który pozwoli im na właśnie pokazanie siebie w piosenkach. I tak jak powiedziałaś, będzie to improwizacja, będzie to interpretacja tekstu, będzie to trochę techniki, no bo jednak ona gdzieś tam jest bardzo ważna. Przede wszystkim dlatego, żeby nie mieć blokady w głowie, że nie jestem w stanie czegoś zaśpiewać. I ta praca z muzykiem. I fajnie jest, no bo wiadomo, możemy śpiewać do podkładów, ale fajnie, jeśli jesteśmy w stanie współpracować z kimś, kto też będzie mógł pokazać to, co my chcemy pokazać w tym utworze. Czyli połączyć nie tylko śpiew, ale też całą muzyczną przestrzeń w po prostu stworzenie czegoś swojego. No i w pracy z instrumentalistą bardzo ważne jest to, że oni jednak pracują bardzo matematycznie, więc dobrze jest umieć taką podstawę. Może nie musimy od razu spisywać harmonii utworu, co jest oczywiście super, jeśli ktoś to potrafi, ale muzyk jest w stanie w tym nam pomóc, spisać harmonię utworu i akordy, ale fajnie jest spisać mu jakąś formę tego utworu, czyli podzielić utwór na części, zapisać która część ma taktów, coś, dać mu po prostu to, z czego on czyta, czyli jakąś taką podstawę, może nie nutową, ale akordową i formę utworu. Właśnie, żeby nie mówić, no i słuchaj, jak będę śpiewać teraz ten tekst, to nagle będzie zmiana na coś tam. To wszystko można zapisać mu na kwicie tak zwanym, żeby on wiedział, co ma po kolei grać. Żeby nie trzeba było mu pokazywać, okej, teraz. Jazda, teraz lecimy z refrenem. No nie? No To wszystko może być w jakimś stopniu poukładane i to też usprawnia komunikację z muzykiem. No a niestety ona bardzo często zawodzi. Chyba, że znamy się z kimś bardzo dobrze, lubimy się i jest wyrozumiały, że po prostu będziemy do niego mówić tekstem. Tylko, że on nie ma tekstu, jak gra. No nie? Więc No tak, no albo tak. można na tak zwaną kiwkę
teraz. Tak. Albo można mu to wszystko zapisać, żeby on wiedział, co się dzieje w całym utworze. Nice, nieźle. No dobra, no to powiedz mi jeszcze w kontekście tych wysokich oczekiwań, jakie najczęściej blokady pojawiają się u wokalistów, u ludzi z pasją do śpiewania? O, może tak. Przede wszystkim to, jak zostaną ocenieni. I okay. To jest chyba najbardziej powszechna rzecz w momencie, w którym ktoś nie ma na tyle, nie ma tych wszystkich umiejętności jeszcze, co nie znaczy, że nie może ich nabyć, ale jest na takim etapie drogi, że wiele rzeczy jest dla niego jeszcze zbyt trudnych albo zbyt świeże. To są rzeczy, żeby móc z taką śmiałością podchodzić do całego procesu. Więc ta ocena to jest bardzo częsty problem i bardzo częsta blokada, i ona też się przejawia w samym sposobie śpiewania. To, jak ocenią nas inni. A tak naprawdę to jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy się przejmować, no bo tak jak mówiłyśmy na początku, najważniejsze z tych wszystkich rzeczy, które są, najważniejsza rzecz, jaka jest, to to, że głównie robimy to dla siebie, no nie? Jeśli śpiewamy dlatego, bo dlatego, że lubimy, to robimy to dla siebie. Jeśli śpiewamy, żeby komuś pokazać cząstkę siebie, to i tak robimy to dla siebie. To wszystko jest dla nas i to wszystko gdzieś tam koi nasze potrzeby. Więc jeśli robimy coś dla siebie, jesteśmy z tego zadowoleni na etapie pracy nad piosenką na przykład, to skąd i po co strach o to, jak zostanie to ocenione? Jeśli pracujemy nad czymś, jeśli jesteśmy w procesie rozwoju, jeśli jesteśmy na etapie cały czas na etapie polepszania swoich umiejętności, to czego się możemy wstydzić? I to jest też kwestia tego, że bardzo dużo od siebie oczekujemy i chcemy od razu być gdzieś tam dalej, tam gdzie widzimy siebie za parę lat i chcemy tak już teraz występować. Więc podstawy do tego strachu, jak nas ocenią inni, mogą mieć sens w momencie, w którym się nie rozwijamy. Nie robimy żadnego kroku, tylko po prostu śpiewamy, przygotowujemy się jakoś, chociaż ten proces przygotowania to też jest rozwój. W momencie, w którym wychodzimy i śpiewamy, faktycznie może nam towarzyszyć stres, jak to odbiorą inni, ale jeśli przykładamy do tego jakąś energię, pracę i jesteśmy w procesie rozwoju, no to ten strach, no oczywiście strach jest zawsze, ale ta obawa, jak nas ocenią inni, siedzi tylko w naszej głowie. A pytałaś jeszcze z jakimi innymi problemami czy tam blokadami nasi uczniowie się spotykają, no to bardzo często są to też rzeczy związane z naszą przeszłością, z jakimiś nawet nie traumami, ale sytuacjami, o których już pewnie gdzieś tam dawno zapomnieliśmy, ale które miały wpływ na to, że teraz boimy się śpiewać. I może to być, będę przytaczać przykłady, mam nadzieję, że nie ma tu osób, o których będę mówić. Są to na przykład sytuacje, w których jak byliśmy mali, nasi rodzice mówili, przestań śpiewać, i tak ci to nie wychodzi. Mm-hmm. Albo w ogóle społeczeństwo obrzucało nas takim błotem, mimo że śpiewaliśmy dlatego, że lubiliśmy to robić. I w momencie, w którym ktoś cały czas nam daje taki mur i mówi nam, nie rób tego, bo
bo źle ci to idzie, no to zaczynamy faktycznie myśleć nad tym, czy to w ogóle robić. Tak. I wtedy przestajemy robić to, co lubimy, czyli śpiewać. Albo blokujemy się w tym na tyle, że nie jesteśmy w stanie wydobyć z siebie dźwięku. A takie rzeczy wpływają nie tylko na to, jak śpiewamy piosenki, ale nawet na sposób mówienia, bo w wielu przypadkach słychać nawet w tym, jak osoby mówią o sobie albo wypowiadają się na jakikolwiek temat, słychać strach przed tym, jak to zostanie odebrane i czy w ogóle mają to robić, bo gdzieś tam zostały zranione w przeszłości. I mimo że już temat został dawno zapomniany, zakopany, to w naszej psychice to siedzi. I niektóre przypadki są na tyle intensywne i na tyle miało to wpływ na psychikę ucznia, dziecka czy dorosłego, że jest to kwestia, której ja jako nauczyciel już nie jestem w stanie rozwiązać. Jestem w stanie zasugerować wizytę u psychologa i niestety bardzo często nauczyciele śpiewu zapominają o tym, że czasami nie mają kompetencji do tego, żeby kogoś naprawiać, żeby z kimś pracować na tym tle psychologicznym. I, no i też towarzyszy temu strach, co ludzie pomyślą, jak odeślemy ich do psychologa. Ale jeśli trafimy na dobrego nauczyciela, to trzeba pamiętać, że wszystko, co on robi, robi dla naszego dobra. I nawet to, że odsyła nas na jakąś terapię albo po prostu, żeby z kimś pogadać o tym, co nam siedzi w głowie, to wcale nie musi oznaczać, że coś jest z nami bardzo nie tak i że już na pewno nie wrócimy do lekcji śpiewu. To jest po prostu kwestia przepracowania jakiegoś tematu w naszej głowie. Ale powiem ci tak trochę poza tematem w sumie, ale tak mnie teraz to poruszyło, co powiedziałaś, bo odkąd w sumie, no co, jest dopiero 8 Instatok i za każdym razem w sumie wszystko się sprowadza do tego, że głos jest nasza pasja do śpiewania i później ten głos, który wydobywamy, to jest efekt końcowy tego, co w nas siedzi. Bo wszystkie blokady, które spotykamy, wszystko, co się dzieje u nas w środku, to po prostu wychodzi. Prędzej czy później to wychodzi na lekcji. To, że się zaciskam, to jest efekt tego, że na przykład, nie? Ktoś tam na przykład mówi, że bo boi się i się kuli w sobie i boi się nie wydobyć z siebie ten dźwięk. Albo jest tak wkurzony, zdenerwowany, zestresowany, że pomimo tego, że ma piękną barwę, no nic z tego głosu nie wyjdzie, no bo on jest tam cały zaciśnięty. I sama przechodziłam przez to, że jeżeli chcę iść dalej ze swoim głosem, to albo zapiszę się na jogę i zacznę po prostu rozluźniać to ciało, albo tam przegadać jakieś tematy, zetknę się ze swoim i to jest niesamowite. Sorry, to taka wrzutka, bo faktycznie jak gdyby te rzeczy typu i mam wrażenie, że z tymi innymi sportami też tak jest, że jeżeli chcesz w pewnym momencie być wybitnym, bo o śpiewie nie mówimy jak o sporcie, a to tak. Trochę taki trening jest. Trochę tak. No ale jest tak z wszystkim, że jednak trzeba sobie tą głowę umieć ustawić albo dać komuś ustawić, pomóc sobie. I to, co powiedziałeś, że zapiszesz się na jogę, żeby ogarnąć ciało, to też jest bardzo częsty przypadek, że po prostu mamy w ciele tyle napięć, że to te napięcia blokują nam tak naprawdę to wydobycie swobodne z siebie głosu. I dobry nauczyciel to jest ważna rzecz i to jest rzecz, którą warto zapamiętać idąc na lekcję do kogokolwiek. Dobry nauczyciel jest w stanie ocenić, może nie od razu, bo nie wszystkie rzeczy są oczywiste, jest w stanie ocenić, gdzie tkwi problem. I to jest zawsze szukanie, czy to jest kwestia ciała, spięć w mięśniach, czy można to porozluźniać, czy to jest kwestia głowy, czy to jest kwestia
problemów na fałdach głosowych, bo one też mogą przez nieodpowiednie używanie głosu przez lata wyjść nam gdzieś po drodze, więc czasami zanim zaczniemy tak naprawdę śpiewać na lekcji, jest potrzebna rehabilitacja głosu. I dobry nauczyciel jest w stanie to ocenić i nie boi się przyznać, że nie jest osobą, która rozwiąże ten problem. Zaprosić do fizjoterapeuty, do psychoterapeuty, do foniatry, logopedy i zaprosić za jakiś czas na lekcję, albo robić to równocześnie. Fajnie jest mieć też feedback od specjalisty, do którego odsyłamy. Ja bardzo często tak robię z osobami, które odsyłam do logopedy, które mają po prostu problem z dykcją albo w ogóle z seplenieniem, z jakimiś takimi rzeczami, że bardzo często proszę o kontakt do tego logopedy, do którego idzie mój uczeń i jeśli ten logopeda jest w porządku, to pokrótce powie mi, o co tam chodzi. A jeśli jest to osoba bardzo zajęta, to ja zawsze proszę o to, żeby uczeń zapamiętał jak najwięcej rzeczy z tej wizyty, które mogłyby mi się przydać do poprowadzenia lekcji w taki sposób, żeby nie zrobić krzywdy temu uczniowi, a żeby mu pomóc. No bo jakby od tego jest nauczyciel, żeby gdzieś tam pomóc, nie tylko od tego, żeby sobie przy nim miło pośpiewać piosenki. Chociaż to też jest fajna rzecz. Dzieci, no nie? No tak, to jeszcze mi się w sumie nasuwa coś takiego, no bo dobra, jeżeli my mamy taką sytuację, że ten nasz uczeń ma jakiś problem, czy my jako wokaliści mamy problem, czy my możemy liczyć na jakieś wsparcie od nauczyciela śpiewu, czy w ogóle nauczyciel śpiewu może nas w jakiś sposób zagrzewać do tego, słuchaj, to nie jest koniec świata, jedziemy dalej z tym. Jak to no robić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim no zdarzają się przypadki tragiczne, ale mamy dzisiaj dostęp do tylu rzeczy, że tak naprawdę po prostu każdy startuje z innego miejsca i to nie jest nic złego. Niektórzy po prostu przychodzą na lekcje, śpiewają i nie ma z niczym problemu. Jest dużo swobody, jest w stanie wykonać każde ćwiczenie, jest w stanie poimprowizować, ma świetną w ogóle, świetny feeling, świadomość swojego głosu, ciała, muzykalność. I czasem jest tak, a czasem po prostu przychodzi osoba, która ma problem z powiedzeniem kilku słów o sobie. Więc no my musimy realnie ocenić, co danej osobie może pomóc i czasami jest to o dziwo tylko rozmowa, zanim przejdzie się faktycznie do rzeczy i to też nie jest nic złego. Czyli to, że przychodzimy na lekcję, pierwszą lekcję z nauczycielem i on robi taki trochę wywiad na temat tego, na temat naszego śpiewania, ciała, funkcjonalności tego ciała. I czasem ta pierwsza lekcja może być przegadana, jest taką diagnozą i fajnie, jak dostajemy od tego nauczyciela feedback. To jest rzeczą, nad którą możemy popracować, jak możemy poprawić komfort ucznia, komfort śpiewania, komfort pracy nad głosem, a potem tym finalnym efektem, tak jak mówiłaś, jest samośpiewanie, czyli taką wisienką na torcie, nie? No dokładnie, dokładnie. No i myślę, że przyszedł ten moment, w którym dobrze jest wrócić się do tej twojej historii, bo myślę, że no dla mnie jest ona osobiście inspirująca, no bo przez to, że chodzę do ciebie na lekcje śpiewu, no to też znam cię bliżej, bo ty jesteś po Politechnice Śląskiej, skończyłaś. Tak, obroniłam tytuł inżyniera. Tak, tak. Z materiałoznawstwa i to było mechaniczno-technologiczny wydział, MT.
Po pierwsze za zdro wydziału, bo to najlepszy wydział podobno na Polibucie poza wieżą magów. Nazywany również Wydziałem Muzyki i Tańca, jeśli mam tutaj i moich znajomych inżynierów, pozdrawiam serdecznie. Trafiłaś dobrze. No, czekaj, bo nie wiem od czego zacząć. A, może od tego, że u mnie to, że zaczęłam śpiewać, w ogóle nie wiązało się z jakimiś nawet marzeniami, celami związanymi w dalekiej przyszłości z tym, że ja będę kiedyś wokalistką, a co dopiero nauczycielem śpiewu. No, zupełnie nie. Zupełnie przez przypadek trafiłam na jakieś pierwsze zajęcia ze śpiewu, to chyba był jakiś chórek szkolny czy coś takiego. I aż do końca liceum zdarzało mi się występować i jeździć na jakieś konkursy. Wiedziałam, że nawet całkiem mi to wychodzi, więc byłam nawet z siebie zadowolona, więc spoko. Po czym stwierdziłam, że czas na dorosłe życie i na ogarnięcie się pod kątem zarabiania pieniędzy i postanowiłam właśnie, nie wiem dlaczego sądziłam, że inżynieria materiałowa to będzie jakiś bardzo dochodowy kierunek. Poszłam na tą inżynierię materiałową i no po pierwszym roku, nie, po drugim, przepraszam, tak strasznie zaczęło mi się nudzić. Byłam też na pierwszych praktykach i zobaczyłam, jak wygląda taka praca. I po prostu stwierdziłam, że to jest tak ultra nudna dla mnie. Ja w ogóle nie neguję tego, że ktokolwiek, że są osoby, które tego nie lubią, bo może tak być, że ktoś to robi z zajawki, ale dla mnie to było po prostu zbyt nudne, więc zaczęłam szukać i zaczęłam szukać jakichś szkół, zajęć z śpiewu, zespołów, wszystko, co gdzieś tam mi wpadło w oko. To sobie zahaczałam się o to. I tak w trakcie tych studiów trafiłam do studium wokalno-baletowego, gdzie w ogóle przypomniałam sobie, że ja za dzieciaka bardzo lubiłam tańczyć i to była tak super rzecz dla mnie, jakby rozwój pod kątem tanecznym w tej szkole. No ale niestety wokal, lekcje śpiewu, były tam lekcjami śpiewu klasycznego, co nie wiem, czy wywołuje we mnie teraz jakąś traumę, ale bardzo, bardzo źle to wspominam. Więc ciągnąc jednocześnie inżynierię materiałową i to studium, sobie dołożyłam studia na Akademii Muzycznej, żeby po prostu pośpiewać sobie coś, co faktycznie lubię. Ale to czekaj, to ty byłaś jednocześnie na Polibudzie, na studiu baletowo-tanecznym, na Akademii Muzycznej i jeszcze miałaś lekcje w wokalu? Takie prywatne? Tak, no, tak prywatne miałam lekcje u właśnie u Domi, u naszej szefowej stowarzyszenia. Ale na Akademii Muzycznej byłam zaocznie, więc jakoś to tam dało się ogarnąć. A na inżynierii materiałowej byłam znana z tego, że po prostu mnie tam praktycznie nie ma i mam indywidualny tok nauczania. I też miałam super przyjaciół tam, którzy robili za mnie sprawozdania, zanim ja się zdążyłam zorientować, że w ogóle jakiekolwiek trzeba zrobić. Więc to, że ja znałam tego inżyniera, no nie zatrudniłabym się, wiedząc, co ja na tych studiach zrobiłam, bo niestety nie zrobiłam za wiele. No i jak już tak sobie byłam na tej Akademii Muzycznej, to mega się wkręciłam w myśl, że okej, jestem już w tym świecie muzycznym, poznałam tylu muzyków i to jest na pewno ten moment, w którym muszę nagrać płytę, muszę zrobić swój materiał, muszę koncertować i w ogóle pokazywać światu, że ja śpiewam, słuchajcie, ja śpiewam. I strasznie mi było z tą myślą źle. Głównie dlatego, że społeczeństwo tam na siebie nakładało takie oczekiwania, że jesteśmy tutaj, więc musimy tworzyć. I dopiero jak skończyłam akademię
i trochę się odcięłam od tego. Oczywiście jeszcze był ten etap, w którym bardzo, 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 bardzo układłam sobie do głowy, że to już czas, Karo, pisz piosenki, Karo, śpiewaj, po prostu twórz. Miałam odpowiednich ludzi wokół siebie, z którymi mogłabym to zrobić. No i miałam ten warsztat, tą rzecz, która by mi pozwoliła na po prostu wyskoczenie w przestrzeń z tym śpiewaniem. I chyba jak się zaczęła pandemia, to zaczęłam sobie zadawać pytanie, dlaczego ja to sobie zostawiam w ogóle na sam koniec listy rzeczy do zrobienia. Dlaczego tyle czasu zajmuje mi zrobienie tego, skoro tak bardzo tego chcę? Przecież to jest mój cel, taki sobie wybrałam. I no jak się zaczęła pandemia i gdzieś tam mieliśmy czas na to, żeby się zatrzymać i pomyśleć trochę nad swoim życiem. Tutaj bardzo, bardzo dziękuję całemu światu, wszechświatu, że coś takiego mnie spotkało. To jest jedyny plus. Zadałam sobie pytanie, skoro tak bardzo tego chcę, to dlaczego tego nie robię? I może to, że tego nie robię, oznacza, że ja może nie do końca tego potrzebuję, może nie do końca tego chcę, może nie do końca muszę być frontmanem na scenie i śpiewać i pokazywać światu swoje piosenki. I odpuściłam to. W ogóle tak hardkorowo odpuściłam, bo stwierdziłam, dobra, będę się rozwijać pod kątem emisji, bardzo dużo satysfakcji daje mi uczenie, bardzo dużo szczęścia czerpię z progresu moich uczniów, ale ja to odpuszczam, raczej nie dla mnie, i odpuściłam to na rzecz nowych zajawek, czyli gdzieś tam tańca, i to wszystko było z myślą tylko i wyłącznie o zapełnieniu swojego czasu, nie o jakichś tam dużych celach, i zajęcia z tańca, i jakieś tam dodatkowe rzeczy, czy nawet DJ-ka teraz, to wszystko raczej jest pod kątem takiego eksplorowania muzyki, żeby ona cały czas gdzieś mi towarzyszyła. No i był taki jeden dzień, kiedy wróciłam z zajęć tanecznych, na których było bardzo dużo już zaawansowanych tancerek, i ja zobaczyłam w nich po prostu tą miłość do tego, co one robią, do tego, że tańczą, że mogą to robić, i po prostu no, na tyle mnie to poruszyło, że wróciłam do domu i chyba przez pół godziny siedziałam zapłakana, i to nie dlatego, że było mi przykro, że ja nie mam już takiej rzeczy, tylko dlatego, że ja zrozumiałam, że bardzo tęsknię za śpiewaniem, a byłam przekonana, że to już nie nastąpi. I no, to jest to, o czym mówiłyśmy na samym początku, że nic złego nie ma w tym, że się czasem zatrzymamy i że odpuścimy, i że damy przestrzeń na nowe rzeczy, po to, żeby zrozumieć, czy faktycznie to, do czego dążyliśmy, to, czego chcieliśmy, to jest ta rzecz, której faktycznie chcemy. No, czy ta moja historia cię satysfakcjonuje? Wow. Satysfakcjonuje. Po prostu piękna, piękna puenta na koniec. Ja w ogóle nie chciałam ci przerywać, ale nam tam chłopak nas pytał, czy można zadawać pytania. Ja wiem. Tak, oczywiście, zadawajcie pytania. Mamy ostatnie 10 minut live'a. Przeleciało bardzo szybko. To jest właśnie to, że też to, co w tobie jako podziwiam, jako osobę, że ty w pewnym momencie umiałaś wyznaczyć tą granicę, powiedzieć, że tak, ja chcę w to iść. Ja mam trochę inną historię, bo ja poszłam w ten mój zawód, bo też jestem po polibudzie, tym razem powiedziane elektrycznym, więc nie inżynierki. Nie lubię tego feminatywu, bo uważam, że dziwnie to brzmi, bardziej jak praca inżynierska, ale no teraz podobno tak trzeba mówić, że jesteśmy inżynierkami.
Tak, właśnie to. Ale też jestem, ale śpiewam, ja mam trochę inną drogę, ale właśnie to jest niesamowite, że ty tak bardzo po prostu poszłaś na tą drugą szalę, przeszłaś na tą drugą stronę takiego totalnego życia Tak, artystycznego. Ale to też nie było takie nagłe, bo ja po prostu tak bardzo wypełniałam swój czas tymi muzycznymi rzeczami, że te rzeczy niemuzyczne zaczęły maleć, jeśli chodzi o proporcje. I to nie było tak, że ja nagle zdecydowałam, ej, dobra, to jestem już tutaj, to może po prostu zacznę uczyć śpiewu. Nie, to w ogóle nie było tak. Po prostu gdzieś tam przeważyły te muzyczne rzeczy i ja pozwoliłam im trochę, no to dziwnie brzmi, pozwoliłam im wejść do mojego życia i byłam na to otwarta. I ja uważam, że nigdy nie jest za późno na jakąś zmianę i to, że teraz pracujesz jako inżynier wcale nie znaczy, że musisz pracować jako inżynier, możesz prowadzić social media, jak widać świetnie ci to idzie, Natalia. Dobra, dobra, jeszcze mnie ktoś z pracy będzie słuchał. W każdym razie masz tu komentarz. Wspaniale się was. A dziękujemy, Blanka. Co polecacie na początku tej drogi wokalisty, kiedy śpiewa od dziecka, ale dopiero po długim czasie śpiewu, około 15 lat, uczy się śpiewać? Mam zajęcia z emisji głosu, ale może jakieś złote rady na oddech? Czy nie było już live'a oddechu jakiegoś? Tylko Paulina Kujawska mówiła od strony takiej medycznej. Natomiast my na pewno zrobimy jeszcze live'a na temat jeszcze zrobić o rozluźnianiu żuchwy, o oddechu, ale może to może tak przekształćmy to pytanie, może nie w kontekście oddechu, ale bo to jest kiedy śpiewa od dziecka, ale dopiero po długim czasie śpiewu uczy się śpiewać, po 15 latach, czyli śpiewała tak za dzieciaka cały czas i dopiero teraz ma zajęcia z emisji głosu. A jaki jest problem? No właśnie, bo to jest zawsze kwestia tego, że możemy mówić do ogółu, ale tak naprawdę czasami nawet po komentarzu nie jesteśmy w stanie ocenić, w czym jest problem, ale jeśli chodzi o złote rady, jak oddychać, to na pewno odeślę do cudownego profilu na Instagramie Sandry Osipiuk. Nie wiem, czy będzie jeszcze możliwość gdzieś tam podlinkowania tego. Ja może ją napiszę. Sandra Osipiuk chyba z kropką pomiędzy. Jest to kobieta, która pokazuje w ogóle, w jaki sposób oddychać. Oddech chyba na tle stresu, czasem się zatykam. Okej, okay. Sytuacje stresowe też wchodzą. Generalnie rozmawialiśmy dzisiaj o tym, Natalia, no nie? Czyli ten taki pospieszny, płytki oddech nie daje nam tej możliwości wydobycia z siebie głosu swobodnie. Faktycznie trzeba najpierw ocenić, jak oddychamy i czy oddychamy tutaj górą, czy jesteśmy w stanie wziąć taki pełny, wartościowy oddech. I dlatego odsyłam do Sandry Osipiuk, ponieważ ten pełny, wartościowy oddech, on jest nie tylko przydatny, potrzebny i ważny w śpiewaniu, ale w funkcjonowaniu takim na co dzień i w zachowaniu jakiegoś zdrowia naszego fizycznego, więc tam na pewno znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat i na pewno będzie to super przydatne. Super. No więc tak, dla mnie jak gdyby tutaj już wszystkie pytania praktycznie zadałyśmy, odpowiedziałyśmy sobie. Mamy ostatnie 5,5 minuty. To podsumowując, uwaga, będzie trudne pytanie. O nie. Czym tak naprawdę jest praca nad głosem i praca nad śpiewaniem, bo to jakby są dwie rzeczy, moim zdaniem. Praca nad głosem to na pewno
szukaniem maksymalnej swobody w wydobywaniu z siebie dźwięku, przekraczanie barier. To, co mówiłyśmy, swobodny oddech, który nam pomoże. Przede wszystkim zrozumienie, jak ten nasz cały aparat działa i to, co jest nam potrzebne w ogóle do tego śpiewania, czyli oddech, zwarcie fałdów głosowych, ale nie takie jak przy podnoszeniu ciężaru, tylko takie, jakiego potrzebujemy do podniesienia jabłka, czyli minimalizowanie tego napięcia i uruchomienie tych mięśni, które nam pozwolą na swobodne zwarcie głosu, a nie na zacisk. Luz w żuchwie, swobodny język, który nam nie przeszkadza, tylko pomaga w trakcie. No i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, w zależności od tego, skąd startuje dana osoba. Czyli praca nad szukaniem luzu i swobody. Jejku, jak się tyle mówi, to... Oczekaj, mamy jeszcze... To ja mam pytanie, czy taniec w szpilkach nie przeszkadza w zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie Eurowizji? To chyba ktoś znajomy. Tak. Pozdrawiam pana Welcome Johna. Taniec w szpilkach zdecydowanie nie przeszkadza, a może pomóc w zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie Eurowizji, jeśli potrafimy tańczyć na szpilkach na tyle, żeby umieć dalej śpiewać i się nie zapowietrzyć. Czyli ruch musi być jednak zbalansowany z naszym głosem, bo jeśli się za dużo ruszamy, to możemy się zapowietrzyć. A mamy chyba, a to nie była Eurowizja, Mandaryna cudownie pokazała, jak można tańczyć w szpilkach i nie śpiewać. Bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję, welcome Johnie. No to co, słuchaj, no to ja bym już powoli kończyła. Mamy 2,5 minuty, więc żeby nam się live zakończył. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję, że podzieliłaś się w ogóle wspaniałą swoją historią, swoją drogą. Cieszę się, że się spotkałyśmy. Także słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli marzycie o czymkolwiek, jak gdyby na spokojnie, wszystko jest procesem. Jeżeli jest to związane ze śpiewaniem, no to tutaj dobry nauczyciel śpiewu, który pokieruje, który wesprze, nie tylko pokaże wam, jak emisyjnie udźwignąć temat, ale też was tutaj wesprze emocjonalnie. Ja na takiego nauczyciela trafiłam. Jestem mega zadowolona i życzę wam też takich nauczycieli. Tak. Ja też życzę, bo dobry nauczyciel śpiewu to skarb. Tak, dokładnie. I tym miłym akcentem żegnamy się z wami. Trzymajcie się. Jeszcze raz ci dziękuję, Karolina, za rozmowę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję już w następną środę. Do zobaczenia. Pa, pa.